Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić różnicę między dwoma siekierami, a w zasadzie tylko różnicę w wielkości. Nie będę skupiał się tutaj na opisywaniu tych siekier. W internecie jest bardzo dużo materiału na ten temat, zarówno na temat jakości, ewentualnie materiałów, z jakich zostały wykonane, tudzież z pracy tymi siekierami. Tutaj przedstawione są dwa modele. Jest to model X27 Fiskars i X11. Jeżeli chodzi o model X27, ma on prawie 90 cm. Jeśli mówimy o modelu X 11, ma on 46-45 cm. Jeżeli chodzi o jakość tych siekier, nie mogę im nic zarzucić. Kupowałem w sklepie stacjonarnym, ale bardzo dużo osób decyduje się poprzez zakup internetowy i tutaj nieraz bardzo ciężko podjąć jest decyzję. Z tego co mi wiadomo, siekiera X27 jest chyba jedną z największych, chyba, bo nie mam takiej pewności, aczkolwiek większej nie spotkałem w sklepach. Natomiast X11 to jest taka poręczna siekierka. W sumie zakupiłem ją po to, aby przygotowywać małe kawałki drewienka. Także można sobie tutaj ewentualnie porównać te dwa modele. Jeśli ktoś będzie decydował się na zakup, to może to komuś pomoże w dokonaniu wyboru, bo taki akurat jest tylko cel nagrania tego materiału. Także pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.